Powstania Śląskie. Polskę budowano nie tylko na wschodzie. Trzeba ją było budować terytorialnie na zachodzie. Najmniejszym, chociaż kłopotliwym problemem był problem Śląska Zordziańskiego. Dominowali tam Polacy. Polacy, było ich prawie 50%, a potem mniej więcej porówno Niemcy, Żydzi i Czesi. Ale historycznie rzecz biorąc, to był obszar odrębny od Galicji w ramach monarchii austro-węgierskiej i Czesi uznawali Śląsk Cieszyński za swój. Był to obszar niewielki, ale w dość dużym znaczeniu gospodarczym z rozwiniętym przemysłem. Polacy i Czesi jeszcze w czasie wojny, Polski i Czeski Komitet Narodowy dokonały tutaj rozsądnego porozumienia mówiącego o rozgraniczeniu tego terytorium na zasadzie etnograficznej. Myślano zapewne o plebiscycie, o głosowaniu jakimś. No, tylko problem polegał na tym, że Czesi tych ustaleń nie dokonali. W 19 roku, mimo bohaterskiego oporu nielicznych wojsk polskich dowodzonych przez generała Franciszka Latinika, dokonali agresji na ten obszar. Agresji krwawej, zabijaniem, czy nazwijmy rzeczy po imieniu, mordowaniem działaczy polskich. Zachowali się wyjątkowo brutalnie. A w roku 20 wykorzystali tragiczne położenie Polski, bolszewicy pod Warszawą i politycy polscy błagający Ententę o pomoc, żeby uzyskać zgodę Ententy na zajęcie i wymusić zgodę Polski na przyznanie całego obszaru. Innymi słowy, nazywając rzeczy wprost i po imieniu, Czesi zrabowali w sposób brutalny metodami wojskowymi, gwałcąc prawa ludzkie i boskie Śląsk Zordziański Polsce w roku 20. Mówię o tym tak mocno, bowiem zwykle w polskiej tradycji, zwłaszcza współczesnej, mówi się o tym tylko w perspektywie 1938 roku. Będziemy o tym jeszcze wspominać, ale tutaj i w tym miejscu chciałbym powiedzieć, w 1938 roku Polacy nie zrobili niczego, czego nie zrobiliby Czesi w roku 1920, a zachowali się o wiele przyzwoiciej i o wiele w sposób bardziej cywilizowany i humanitarny niż Czesi. A terytorium było polskie. Bardziej skomplikowana sprawa była na Śląsku Górnym. Nie leżał on przecież w składzie Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, ale pobudzona ludność polska rwała się tam do odrodzonej ojczyzny. Wielką polityczną rolę odegrał jej przywódca, Wojciech Korfanty. To wielki, a trochę zapomniany polityk. Korfanty rozegrał w sposób mistrzowski sprawę Śląska, stosując politykę, a w miarę konieczności rentę zbrojną. Ale rentę zbrojna była tutaj środkiem do uzyskania korzyści politycznych, a nie odwrotnie. Sytuacja przedstawiała się najkrócej tak. Konferencja paryska nakazała na Śląsku przeprowadzić plebiscyt, ponieważ w warunkach przynależności Śląska do państwa niemieckiego trudno było spodziewać się obiektywnych wyników. W wyniku pierwszego, a potem drugiego powstania śląskiego, które miały charakter raczej takich spontanicznych demonstracji, doprowadzono do stworzenia komisji plebiscytowych z równym udziałem strony polskiej i niemieckiej, a co ważniejsze, wprowadzenia na Górny Śląsk wojsk alianckich i wycofania wojsk niemieckich. Dało to warunki równego startu, równej szansy. Niestety plebiscyt Polska przegrała, podobnie jak na Warmii i Mazurach, ale tam było to dość oczywiste. Przeprowadzony 20 marca 2021 roku przyniósł wynik 707 tysięcy głosów po stronie niemieckiej do 479 tysięcy po stronie polskiej. Zasady były proste i dość brutalne, amerykańskie. Zwycięzca bierze wszystko. I w istocie rzeczy Polsce groziło przyznanie być może kilku gmin, kilku powiatów na ze 100% większością polską pogranicznych. To nie wchodziło w grę, to było za mało w stosunku do aspiracji. I w tych warunkach, w tej sytuacji, Korfanty nakazał wszczęcie trzeciego powstania śląskiego. Wojciech Korfanty. Rodacy, rząd polski odwołał mnie ze stanowiska komisarza plebiscytowego, ponieważ niezdolny byłem przeszkodzić wybuchowi ruchu zbrojnego. Jako wasz brat, zawezwany przez walczących powstańców, strajkujących robotników i w porozumieniu się z naszymi partiami politycznymi, staje na czele naszego ruchu. Czynię to dlatego, aby ruch ten szlachetny przez zbrodnicze jednostki nie został zamieniony na anarchię, by nie działy się zbrodnie i przestępstwa, by normalny bieg życia czym prędzej został przywrócony. Musimy zrzucić z siebie wszelkie ślady jarzma prusko-niemieckiego. Tu już były walki, walki prawdziwe, potężne. Powstańcy doszli do Góry Świętej Anny. I w momencie, kiedy również paramilitarne i również ochotnicze formacje niemieckie zaczęły ich jednak spychać
w stronę Polski. Dzięki działaniom Korfantego Entente ogłosiła wymuszony rozejm i przeprowadziła podział Górnego Śląska, niezwykle korzystny dla Polski. Polska otrzymała część terytorium, ale absolutną większość, 70-80% ciężkiego przemysłu. Były to powiaty, przypomnijmy, katowicki, pszczyński, późniejszy chorzowski, wtedy królewskiej huty, niemal cały rybnicki, lubieniecki, tarnowskie góry, raciborski, bytomski, gliwicki. Po stronie niemieckiej z miast, które kojarzą się nam ze Śląskiem, pozostawał Bytom, Gliwice i Zabrze. 3000 km kwadratowych, milion ludności. Wielkie bogactwo Polski, bo nie tylko węgiel, ale huty, zakłady przemysłowe. To wielkie zwycięstwo i wielki polski sukces. Odrodzona Polska, ludność, terytorium, problemy. Jakim państwem była odrodzona Rzeczpospolita? Popatrzmy na wskaźniki liczby. 388,4 tysiąca kilometrów kwadratowych i 27 milionów ludności. W momencie uzyskania całości granic, to znaczy zajęcia Pomorza, włączenia Litwy Środkowej. To sytuowało kraj na 6. miejscu i pod względem obszaru i ludności w Europie. Polska była, używając terminologii piłkarskiej, takim krajem obrotowym pomiędzy Ligą Wielkich Mocarstw, która kończyła się w tym momencie na Włoszech, a grupą państw średniej wielkości z Hiszpanią na czele. Poza granicami Polski pozostało około 4 milionów rodaków, nie licząc emigracji zarobkowej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No to przede wszystkim Śląsk, ale także Śląsk Zabrzeński, Kresy Wschodnie, Polacy w Rosji. Rzeczpospolita nie była państwem przy tym jednolitym narodowościowo. Ponad 30% globalnej liczby mieszkańców i ta proporcja nie uległa zmiany do 1939 roku, stanowiły mniejszości narodowe. 14% Ukraińcy, 8% Żydzi i po 4% Białorusini i Niemcy. To był wielki problem. 1/3 mniejszości to bardzo dużo. A co najgorsze, mniejszości te były nierównomiernie rozsiedlone. Niemcy na zachodzie, Ukraińcy na południowym wschodzie, Białorusini na wschodzie centralnym, jeżeli tak to można nieładnie określić, wyżej Litwini, Żydzi, przede wszystkim na ziemiach wschodnich, ale rozmieszczeni w miastach, właściwie w całej Polsce, z wyjątkiem może było ich najmniej w Wielkopolsce. Zwróćmy uwagę na bardzo istotną rzecz. Żydzi, mniejszość, która nie chciała, nie potrafiła się asymilować. Ukraińcy, którzy żywili, a będziemy o tym mówić, coraz żywsze, coraz bardziej jaskrawo uzewnętrzniające się aspiracje narodowe. Niemcy, którzy w znacznej części, choć nie wszyscy, trzeba powiedzieć głębi prawdy, pozostawali Niemcami, czuli się tutaj jak pod polską okupacją czy pod polskim zaborem. I wreszcie poczciwi Białorusini, których świadomość narodowa była bardzo niska i którzy skłonni byli godzić się z tym, bo im jeszcze obojętne, czy rządzi nimi Moskal, czy rządzi nimi Polak. No Polak rządził na usprawiedliwiej, więc woleli Polaka. Jeszcze jedna rzecz. 30% w skali całego kraju, 8% Żydów w skali całej Polski, ale 30% w Warszawie, po 50-60% w miastach i miasteczkach kresowych niektórych. Miasta w II Rzeczypospolitej były polsko-żydowskie, a niektóre wręcz żydowsko-polskie. W warunkach, w których ludność żydowska z powodów ekonomicznych, ale także politycznych, religijnych nie podlegała i starała się bronić przed asymilacją, to stwarzało poważne, trudne do rozwiązania, ale problem dla państwa wręcz. Trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ktoś, no nie wiem, bywa w wielkich miastach Stanów Zjednoczonych i wejdzie do dzielnicy chińskiej, tylko nie zasymilowanych Chińczyków, tylko prawdziwych Chińczyków, bezpośrednio importowanych z Chin, nie będzie się mógł tam porozumieć w żadnym języku, odczuje to, co czuwali warszawiacy, którzy weszli na nalewki. Tam po polsku nie dało się porozumieć, tam był inny świat, tam był świat zamknięty. Z punktu widzenia państwa nie było to ani bezpieczne, ani rozsądne i stanowiło problem społeczny i polityczny. Zastanówmy się, co to było za państwo. Bo państwo prawie wielkie, ale raczej średnie, aspirujące do roli, jeśli nie mocarstwa europejskiego, to regionalnego. Państwo, które miało swoje zalety, miało
swój potencjał, ale miały też swoje wielkie słabości. Bardzo rozbieżne. Możemy poczytać oceny II Rzeczpospolitej i usłyszeć je przez lata komuniści, ale i część środowisk lewicowych zohydzała II Rzeczpospolitą. Ostatnio znalazło to wyraz w dość paskudnej książeczce Czesława Miłosza. Byli tacy, zwłaszcza działający w niej publicznie, którzy podnosili jej zalety. Ja nie chciałbym porównywać, bo to niesprawiedliwe w jakimś sensie II Rzeczpospolitej i tak zwanego PRL-u, ale porównajmy II i III Rzeczpospolitą pod jednym tylko względem i kątem. Było to państwo, które miało sprawnie, w sposób europejski, cywilizowany, zorganizowaną administrację. Było to państwo, w którym, jeśli zdarzyło się, że minister skłamał, bo jest to przywilej polityka, ale złapano go na kłamstwie, niechybnie podawał się do dymisji. Państwo, w którym obowiązywała rzetelność, uczciwość, honor w klasie politycznej. Myślę, że nie trzeba mówić dalej. Państwo, do którego możemy tylko po tylu latach tęsknić. To zdumiewające i smutne.